zapraszam Was na kolejny odcinek z Zgilskana z PlayStation 4 przy zaporze. Już nie będę tutaj kręcić z takimi dodatkami, bo z wszystkimi jakie są póki co na PS4. Jak ktoś to ogląda dużo później po premierze, to jeszcze nie ma Industries pokazanego i paru takich mniejszych dodatków. Park Life ostatnio z tym był. No i siedzimy dzisiaj tutaj dalej, bambaje puścimy sobie w końcu, miejmy nadzieję, jakieś inne rzeczy. Tak, na pewno tą kolejkę jednolinową bym też pociągnął, ale zanim to i owo. To tak, tutaj chyba z tego co pamiętam coś tam podobiłem, jakieś ścieżki, przejścia, tu kawałek, tak. Stąd trzeba będzie puścić tę autostradę, w sensie tą drogę dalej. To na pewno, nasz park tutaj chyba z tego co pamiętam całkiem tam. No może nie zarabia na siebie niestety, ale nie jest aż tak źle, ja bym powiedział nawet. Ale no jest, żeby mówić, warto byłoby się zająć tutaj tą dalej tym przemysł handlem, bo się chce ewidentnie budować. No dobra, bardzo mi strasznie głowa boli. Nie mamy tego pojęcia czemu. To nie jest tego, że jest za dużo kosztem z elektroniki, bo tak to by mi wolała na stop codziennie, dzień i w nocy. A zacząłem boleć tylko teraz. No i teraz tak, bo ja z tego co ja tu widzę, to tu jest jakaś... Nie, gdzie to jest? Tu to jest. O, to jest ta. Ta, tu jest dosyć do góry to idzie. W sensie teren. No, to nasza droga jakby pojechała tu i tu by dojechała. Okej, jest nas tu nic nie widać. No dobra, no i tu. O, tu jakieś widzę, czekaj, czy to ma jakieś znaczenie? Nie ma znaczenia. A to jakby coś możemy też już sobie postawić. Po ostatniej aktualizacji to takie rzeczy można już sobie stawić. Samemu jakby coś. Więc jakby coś nie ma tego wielkiego problemu. Dobra, na razie dotąd dojedziesz. Tak, no to na drut trzeba naprawić. Bo drut to drut i drut nie wybacza, że go się wyburzyło. Stąd i stąd tu podłączenie. Proszę bardzo. Tak, i poczekaj, nie, w sumie możemy tam trochę drogę skrócić tutaj. O, dotąd dojedziemy. No i jakieś połączenia pomiędzy tym a tym też by się przydały. Na przykład tutaj, stąd. Tak, tu jest ogólnie też bardzo stromo, więc no wiemy jak to będzie z tym podłączeniem. Ale co po niektórych miejscach, jak na przykład tutaj, powinno się to nawet udać. Dobra, dalej. Tutaj jest dzielnica, okej, wszędzie jest już ten nasza dzielnica, jak ma być. Czyli handel mogę spokojnie dać tutaj, żeby się budował póki co wszędzie, poza oczywiście drugą stroną. I tutaj dajmy, aby się to dalej budowało, poczekaj. O, no moment. Muszę też uważać, żeby skończyć w odpowiednim momencie, bo jak ja to zawsze nagrywam, to nikt o tym nie wie, że nagrywam. Nie, wywaliło mnie. Chwila. Stąd, później stąd, tu nie stąd. Co ty znowu grasz? Dobra. Po cichu i powolutku. Dzisiaj taki... Dziś już to nagrywam, bo nie, właśnie chciałem się nagrywać z tą opora, no bo jak mówię, ja przed tym głowa dosyć mocno boli i inne rzeczy, więc już Snowfall się pojawi tam w jakimś najbliższym czasie, wkrótce, powiem tyle, wkrótce się pojawi. Kiedy to niestety tego nie powiem, bo sam nie wiem. Dobra, no i tak, ta autostrada oczywiście tutaj trzeba jakoś się puścić na górę, bo to, że ona tutaj sobie tak zakręca, to jest fajnie, ale mało fajnie. I zacznijmy może od tego podłączenia tego tutaj. Po pierwsze tutaj to jakoś dziwnie to wygląda, ale mniejsze z tym. To wywal, to wywal, to wywal, to wywal. I stąd tutaj na górę dajemy sobie podłączenie. O. Na razie sobie zrobimy taki mostek i później jakoś to tam prosto powinno przejechać. I zróbmy tutaj od razu autostradę, bo wiadomo, że oni tutaj będą pewnie zrzędzić, że nie mają podłączenia czy coś. Więc byłoby dobrze. Z tego ostatnio, powiem, pewnie może widzieliście, pojawił się dosyć długi odcinek z Mass Transit i jak to tam dzisiaj też, więc no, nie muszę chyba wam więcej tłumaczyć, że trochę jestem padnięty. Taką kolejną rzecz, że tutaj się dużo tego dzieje. O, słyszę już mój koniec.
Dobra. Dobrze, wracamy film po przerwie, ponieważ długiej przerwie zresztą. Zresztą nie wiem, czy mi się uda nagrać na odcinek, ale mam nadzieję, że tak. Słonego przed chwilą patrzyłem i się trochę zdziwiłem, powiem wam szczerze. Dobra, teraz to się jeszcze bardziej zdenerwuje niż zdziwię. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale dobijamy powoli, aczkolwiek stanowczo, do magicznej cyfry, jaka to jest subskrypcja i forsa. Nie, to akurat nie, to akurat daleko. Ale coraz więcej subskrypcji się pojawia, to jest pewne. Bo jest tam coś koło 138, jak patrzyłem ostatnio, bo coś już pokręciłem. Ale naprawdę, jestem pod wrażeniem. Bo ostatnio nic takiego zbytnio nie robię, żeby się miało pojawić więcej. Może po prostu nagrywam znane serie takie jak Park Life czy coś takiego. Ale tak poza tym to jakoś specjalnie nic nie robię. Okej, okay, nasłuchuję, czy zaraz mi tutaj ktoś nie wkroczy i nie będę mieć problemów. Ale chyba nie. No ma, to sobie wykręcimy, bo możemy po prostu pojechać prosto, co nie? Ale to jest pół zabawy, jak sobie wykręcimy, będzie lepiej wyglądać. Tam, co nie? O, dobra, git. I stąd, teoretycznie, tutaj oczywiście trzeba będzie to przebudować, tak? Żeby nie było. No, oczywiście słyszę. Dobra, dobra, lecimy dalej. No i tak, teraz musimy dobrze iść, jeżeli dobrze mi się wydaje, to ten most musiałby być na takiej wysokości, aby było zacnie. No dobra, niech ci będzie. I później tutaj gdzieś tam górkę zjedziesz, okej. Okay. Dobra, ogólnie ten mostek jest dosyć wysoko, dobra. Ale dobra, niech już mu tak będzie. Tak, w sumie ten autobus, który jeżdża na górę. My na razie teraz musimy wyrzucić, no bo on tutaj nie ma jak podjechać. Ale spokojnie, 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 jak po wojnie. Dobra, i tutaj później zjeżdżasz już w dół. Poczekaj. No bo nie, jednak nie. Chciałbym, żeby to jakoś ładnie, prosto zjechał. Okej, okay, no i tutaj już będziesz mógł powoli zjeżdżać. O, widzę, że nawet tutaj gdzieś zaraz wylądujesz. Okej, okay, dobra. Całkiem ładny taki mostek przejeżdżający tutaj nad górą. Natomiast tak, kolejną rzeczą, jaką tutaj na pewno trzeba zrobić. I zanim cokolwiek zaczniemy już tutaj kręcić, to jest, po pierwsze, ten wał musi się dalej ciągnąć. To jest pewne. Po drugie, od tego wału musi się dalej ciągnąć ta droga. Co oznacza, że dajemy sobie linie pomocnicze. Poczekaj. Jeżeli mi te linie przejdzie, to będę zły. Nie, no przejdzie. Tak, czy tak to zrobimy, żeby to przeszło? Dalej. Te nasze bambaje tutaj będą musiały jechać tędy. Poczekaj, dobra. Druta się trochę usunęło. Wspomnę, nie wiem, co ten drut tutaj robi tak właściwie, ale dobra. A, bo ten drut tutaj idzie tak dosyć okrężną drogą, z tego co widzę. No bo nie, jeżeli tak go puścimy, to będzie jeszcze bardziej okrężna droga. może rzeczywiście już nie przesadzajmy. Ale tak, z tego co widzę, drut musi jakoś pod tym iść, co? Tak, bo się pogubiłem. Dobra, tutaj podejdziesz spokojnie, tutaj się podłączysz. Tutaj daj... Nie, czekaj. I tu będziesz znaleźć od tędy. Jakoś tak mniej więcej. I tutaj zbić przejście. Dobra. To jest zrobione. Tu by było przejście póki co, ale my oczywiście na razie usuniemy. Ze względów takich, że tutaj będzie nasz bambaj, który wyłączymy oczywiście, mówię tutaj linie pomocnicze. Skręcał i zakręcał i dojeżdżał do tego miejsca. Aby to jakoś to sensownie wyglądało. Ale ponieważ to nie wygląda jakoś tak sensownie, niestety. Oczywiście, że nie wiem z jakich powodów. Więc poczekaj. Dobra, dobra. Zróbmy sobie to mniej więcej. O, w ten sposób, świetnie. I stąd. Nie, prosty zjazd. I stąd prosty dojazd do tego miejsca. Dobra, no i teraz. Teraz trochę to lepiej wygląda. Oczywiście to nie jest też jakoś bardzo lepiej, ale zawsze coś. No, możemy włączyć play. Oczywiście wyłączyliśmy tutaj światło, bardzo dobrze. I tutaj gdzieś trzeba oczywiście też zrobić mu jakieś te... Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale ja mówię, że mówię za dużo, oczywiście. Teraz mi się to przypomniało.
Dobra, postaram się coś z tym zrobić. Bo jednak to jest jakaś moja plaga. Dobra, no i tutaj będzie skręcać. Będzie zjazd. Dobra. Ciach i ciach. I tu widzę jakiś autobusik już pojechał. Ale nie, nie, nie. Autobusik tutaj na razie nie będzie jeździć. Znaczy, na razie nie ten. Dobra, tutaj będziesz mieć na razie przystanek. I później... Poczekaj. Dajmy ci tutaj i tu. Tak aktualnie, chwilowo i tak dalej. Nie, poczekaj. Bo musimy zrobić jeszcze jakieś jedno połączenie tutaj górą. W sensie pomiędzy tymi dwoma drogami. Jeżeli tu by się udało, akurat by się udało się, no to będzie bardzo dobrze. To podłącz i stąd. Stąd. Nasz autobus, poczekajcie, autobus tu jest, prawda? Będzie mieć krótki wypadzik tutaj, w sensie krótki wypadzik, w sensie tutaj będzie jechać sobie tą częścią drogi. Tak, taki sobie wymyśliłem, żeby podjeżdżał też na górę. Dobra, no i tak, nasz mama póki co jedzie tutaj prosto na górę. I tutaj na górze to właściwie się jego przygoda póki co kończy. Co jest trochę na razie jeszcze złe, ponieważ jego przygoda będzie musiała się jakoś trochę dalej też ciągnąć. Na razie nie wiem jeszcze oczywiście gdzie, co i jak, ale na pewno musi jechać dalej. Po drugą ważne to, że jesteśmy na minusie, jeżeli chodzi o prądor. I to nie jest na pewno dobra wiadomość. Mam nadzieję, że już i tak wydajemy na niego dosyć dużo. Dobra. Na prąd trzeba coś kupić. Mamy coś takiego jak tama. A mamy już jedną tamę, a jeszcze tą tamę nam wyrzuci niedługo. Teoretycznie możemy jedną tamę tutaj zagospodarować. Nie, dobra. Dobra, na razie tutaj nie kręćmy, bo później będą problemy. No. Teraz z tymi tamami to jest duży problem. Dobra, trzeba poczekać do 16 tysięcy, bo nie można postawić już taką godną, taką. Dobra, co jest ze ściekami? Okej, okay. Woda i ścieki też się zaczynają powoli kończyć. Poczekaj, tutaj jest ten ekologiczny. Dajmy ten ekologiczny, nie wiem czy on cokolwiek tutaj zmienia. Szczerze powiedziawszy wam powiem, że jakoś ja zbyt dużej różnicy nie odczuwam pomiędzy ekologicznym i tym nieekologicznym, ale dobra. I gdzie my ciągniemy wodę? Ciągniemy wodę tutaj. Dobra. I tu będziemy ciągnąć. To ciach, ciach, ciach. I teraz teoretycznie możemy nawet zmniejszyć na wodę jeszcze. To będzie się jakoś tam równoważyć. W sensie, że na prąd jest za dużo, a na wodę będzie za mało. Dobra, czy teraz jest dobrze? Czy muszę coś jeszcze postawić? Ojej. Nie, jednak chyba jak będzie przy 100, to będzie dobrze. No. No niestety, jednak to tak pewnie nie wygląda. A przy okazji nie będę musiał już nic tutaj kręcić przez jakiś czas, więc też lepiej. Dobra, co do prądu i tak jest problem. Nawet jeżeli już tak dużo podnieśliśmy. Dobra, dajmy do 150. I jak będzie większy problem, to będziemy się martwić. A póki nie ma, to nie martwimy się. Dobra, tak, wy tu mocno zrzędzić na brak policji. Więc ja wam tutaj postawię jakiś komisariat, tak? Ale wy, żebyście tutaj się nie przyzwyczaili, że ja wam tak będę wasze tutaj problemy rozwiązywać. Nie tędy droga. Dobra, w ogóle jak tam jest z edukacją? Tak myślałem, że jest już tragedia. Ze średnią również kiepsko. Uniwersytety to akurat mało znaczące. Dobra, trzeba postawić jeszcze z dwie szkoły podstawowe. Czy tam społeczne i wtedy będzie git. Dobrze, co jest z prądem? Nie mów mi tylko, że już nie ma prądu. Nie, no jest przecież. Dobra. No i tak, tutaj na górze, na samej tej górze. Trzeba dać oczywiście... Tą autostradę trzeba jakoś pociągnąć, to też. Jak tutaj jest ta stacyjka tej naszej kolei linowej, to tu taką na górze też na samym szczycie trzeba też taką jeszcze jedną postawić, to pewnie też by się przydało. Ale zanim to i owo i tego typu różne dziwne rzeczy, to mamy coś takiego jak tutaj jest jedna stacja kolei linowej i coś takiego jak tutaj będzie miejsce, przy którym będzie się to właśnie zatrzymywać. Poczekaj. O, nasz park osiągnął trzeci poziom. Jej, mam altany, super. Dobra, ale na razie nie to. Tym na razie się nie będziemy zajmować. Jeśli czym bym się teraz chciał zająć, to pytanie, czemu tutaj nie jeździ tak na okrągło, ale dobra. Ale dobra, na razie tym się nie będę zajmować. Dajmy tutaj sobie naszą, proszę bardzo, miejsce, skąd będziecie startować. I teraz jakieś proste. Dobra.
Tak, najpierw sobie dajmy tutaj prosty wyjazd. Czekaj. O, powiedzmy jakiś taki. Później tutaj nad tym musisz zjeżdżać. No i do tego jakbyś dojechał, tak po prostu będzie fajnie. I oczywiście trzeba ciebie włączyć, to też na pewno mi się przydało. Dobra, z tego co widzę, tutaj jest też całkiem ładnie komunikacyjnie rozwiązane, więc bardzo dobrze. Dobra, dalej, jak tam w ogóle nasze plany są korzystane, bo w moich miastach to ostatnio jakiś niesamowity przypływ był co do planu. Nie, nie ma nic ciekawego. Nic szczególnego się nie dzieje. Poza tym, że plany tam brakuje. To jest na pewno... Nie, pamiętajmy dobrze. To zależy od tej tamy, jak się ułoży. Raz mamy, prąd, raz nie mamy prądu. To niestety jest duży problem. Dobra, tu zrobimy zaraz jakieś epicentrum, gdzie będą i bambaje zawracać, i będzie tutaj to, i będzie jeszcze autostrada dojeżdżać. Nie wiem, jak to zrobimy, ale będzie tutaj się dużo działo. Tyle wam powiem. Świątko może na górze. Nie, tam tak nie będziemy tutaj gruntowywać. I ta autostrada będzie tutaj przejeżdżać. Fajnie byłoby, gdyby też przyjeżdżała tutaj na dół, bo byłoby wtedy podłączenie, by mieli jakieś jeszcze połączenie in samochodowe. To tak, to też. No, ale na pewno mają już tutaj podłączenie. Nawet jeżeli tutaj bambaje jeszcze nie jeżdżą, bo na razie nie mam zamiaru ich włączać, no bo wiem oczywiście czemu. No a tak, tutaj możemy sobie w sumie wyrzucić nasze bambaje, ponieważ tak tutaj na razie ich nie puścimy. A jakby coś, już będzie się tutaj mogło coś budować. Dobra, no i dajmy tutaj, aby to się też budowało, to nasz handel będzie mógł się tutaj jeszcze budować. Jak już będzie się chciał budować oczywiście. Jak będzie się chciał budować, dobra. Dalej, przemysł by się też pobudował. Dajmy wam trochę miejsca. Ja lubię, jak się przemysł buduje, bo przemysł to zawsze daje, od razu daje force wydatki. Tak, tutaj jest ten autobus, co sobie jeździ w teorii po tej dzielnicy, ale on już jest trochę mniej używany ostatnio. Więc... Więc na razie nie będę się wypowiadać na temat tego, czy on tutaj na długo jeszcze zostanie jako taki jeżdżący autobus w tej dzielnicy, ale... Ale jest, to jest. A, tu sobie zróbmy dojazd. Czy dzielnica się tutaj ciągnie, tu się ciągnie, tu się też się ciągnie, więc jest bardzo dobrze i dajmy sobie, abyście się tutaj budowali. Tylko tą ścieżkę jeszcze przyciągniemy, ponieważ póki co się ciągnęła dotąd i był koniec, natomiast teraz będę musiał się jeszcze ten tu wyciągnąć do góry. Wyłączyć to oczywiście. I tu raz, dwa. Czekaj. Poczekaj. Tu musimy pójść do góry, to jest pewne. O, poszło do góry, świetnie. No dobra, no i tutaj do, w dół. I tutaj zrobimy sobie zejście. Dobra, jednak nie zrobimy sobie aż tak innego zejścia. Będzie stąd zejście i tu będziesz mieć zejście. Dobra. Póki co takie dziwactwo, takie dziwne coś możemy sobie nawet tutaj zaaprobować. Dobra, dalej. I bambaje, 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 bo dzisiaj bambaje na pewno bym chciał już montować, to jest pewne. I aby to było prostsze, to nasz bambaj, nie wiem jak to jeszcze zrobimy, ale będzie wjeżdżać jakoś w tą dzielnicę, czyli nie będzie tylko jeździć tutaj tą ulicą, tutaj co mamy, bo to byłoby też bardzo piękne, ale, ale byłoby lepiej, gdyby też jeszcze gdzieś indziej podjeżdżał. Dobra, naszą szkołę trzeba przerzucić na chwilę, to zrobić i przerzucić je z powrotem. Dobra, to zrobione. No i dalej stąd teoretycznie nie powinno być żadnych problemów i powinno dałoby się puścić tutaj nasz bambaj non-stop prosto obok naszego tutaj przemysłu. Oczywiście nie są smutni, bo drzewka im wyburza, ale no cóż, takie życie, teraz się żyje. W ogóle czy ten nasz park trochę już zaczął zarabiać, bo ja tam mu podciągnąłem trochę forsę. Dobra, dobra, trochę zarabia, to możemy wam jeszcze tutaj dać te altany. Bo czemu by nie tak właściwie? Tylko, ale oczywiście tylko spadek, bo one trochę kosztują. Nie wiem, na przykład jedną to bym wam dał na pewno po tej stronie, ale widzę, że się nie chce postawić, to macie tutaj altanę. O, jest tutaj weszła, świetnie. Dalej, tutaj z jakąś jedną. O, tutaj, proszę bardzo. Gdzieś tutaj przy wejściach. I tutaj gdzieś na takiej górce. Póki co, tyle będzie. Tak, z fanami tutaj widzę, że też całkiem duży ruch się zrobił.
No bo mają teraz jakiś lepszy dojazd do tej części miast, no to od razu trochę inaczej korzystałem z miasta. No ma, tak, ta dzielnica się tutaj bardziej teraz w długość tutaj szła, ale można przecież jeszcze pójść w tym kierunku, aby tutaj się budowali. Zrobiłem też im trochę ścieżek rowerowych, aby mogli jakby coś komunikować się z górną częścią tego tutaj w inny sposób niż tylko za dodaną opłatą za komunikację. Ja wiem, że teoretycznie tego nie powinno się robić, bo wtedy mniej forsy dostaję, ale w tym mieście chodzi nie o forsy, a o to, żeby się budowali. Więc mają już nawet takie udogodnienie. Nawet, tylko tą ścieżkę, żeby działała, byłoby miło, gdyby po prostu ona tutaj była cały czas. No, jeżeli zrobię to w ten sposób, to będzie cały czas. Więc wracając do meritum. Tak, to 100 stąd tutaj będzie musiał skręcić. Stąd będzie po prostu prosty dojazd dotąd. Tak, co mamy tutaj? A, bo tutaj była taka droga. No, a to można na razie taką wmontować. Tutaj jak będą jakieś większe korki, utrudnienia czy coś, to wtedy będę bardziej walczyć tutaj z tym miastem, rzecz jasna. Nie, prawie. W sumie nawet linie pomocnicze nam tutaj nie są niezbędne. Ja tu widzę, że tu wszędzie powinna być poprzeczna, a ja tutaj później już zapomniałem ją oczywiście wstawiać. No tak. No tak, typowy ja. Dobra, teraz tak. Tutaj to będzie prosto. Dobra, prosto. Chyba to. A tutaj? Tutaj nie ma już. Tak, ogólnie z drzewkami to też nie powinniśmy robić tego wszędzie, ponieważ drzewka kosztują więcej niż takie zwykłe. No ale no dobra. Stąd będzie po prostu taki zakręcik. Swoją nogą dzisiaj dla was, nie wiem czy ty z was ogląda, ja nie oglądam szczerze powiedziawszy. Gra o Tron, jest finałowy sezon się zaczyna. Jeśli to pamiętacie, możecie napisać w komentarzu. W ogóle o czym to jest, bo ja nie jestem trochę w temacie. Wiem tylko tyle, że się odbywa i że będzie jutro, dla mnie jutro, dla was dzisiaj, premiera. I jestem trochę ciekawy, o co chodzi, no bo słyszałem, że dosyć duże ma mieć rekordy oglądalności, więc jakieś pewnie dobre. Skoro dużo ludzi ogląda, no to teoretycznie dobre, chociaż ja nie lubię na przykład mody. Tego, co jest modne, to bardzo nie lubię, ale tu może coś jest akurat dobrego. Dobra, tak jak mówiłem, podstawówka by im się tutaj przydała, więc im tutaj wmontujemy w tej nowej części. Proszę bardzo. Ale tak jak też przed chwilą mówiłem, autobusy, bambaje i to wszystko tutaj trzeba montować. Wspomnę, czekaj, gdzie jest nasza kolejka linowa? Tu jedzie. Dobra, i tu będzie kolejna stacja kolejki linowej, bo tu będzie jeździć bambaj. Tu będzie jeździć bambaj i tu będzie to się ze sobą łączyć. Tak, i puścimy sobie, tutaj już widzę, że to źle, że to ulepszyłem, dwie linie bambajowe. Będę będą jeździć, ale o nich to za chwilę. Więc tak, po pierwsze przydałaby się forsa. Jak na lekarstwo. Tak, ogólnie całkiem, powiem wam tyle, ogólnie całkiem nieźle się na naszym miasto buduje. Nawet pomijając to, ile już tygodni przegraliśmy, gramy. No to całkiem nieźle. Może przez ten park, albo nie wiem. Tak, ogólnie też po drugiej stronie tego będzie trzeba się budować już niedługo. Bo tu dojdziemy do granicy i będzie problem, bo nie będę mieć jak dalej jechać już. Tak, słuchaj, teraz się tak zastanowiłem, teoretycznie tutaj tą drogę mogliśmy puścić inaczej. No. Mogliśmy tu puścić taką dużą drogę, żeby bambaje jeździły już na niej. Kurczę, coś w tym jest. Coś w tym jest, żeby tutaj puścić bambaje. No, póki co i tak na razie trzeba im puścić po prostu wodę. To jest też, może być coś w tym. Ale faktycznie jakbyśmy puścili im tak tutaj to wszystko. Tak, po pierwsze jest problem z prądem. To widzę. To właśnie zauważyłem. To kosztuje 19, a to kosztuje 50 i musimy dobić do kolejnego kamienia milowego, który jest daleko. Możemy wziąć jeden kredyt na 20 tysięcy. I tak on nam nic nie da. Dobra, no to trudno. Postawmy na razie to. To się przyda. Będzie przy okazji trochę potrądu więcej. Trochę niestety. Bo puścić tam dużą drogę. No bo później gdzie tą drogę będę mógł taką dużą puścić?
teoretycznie jeszcze jest jakieś tutaj miejsce na taką dużą drogę. Ale się zastanawiam, czy ten... Zastanawiam się, jak czas leci, tak? Tak trochę to wygląda. Jednak bym też wolał to puścić w takiej dzielnicy, taki zwykły bamba i deba. Gdzieś dalej będzie to droga duża. Gdzieś dalej puścimy, bo i tak z tego co widzę w naszej dzielnicy nie ma jako takich dużych ruchów. Teraz będą bombaje może, ale ogólnie to nie ma dużych ruchów, a jak jest taka już duża droga, to ona jest też powoduje większy hałas i chaos. A jak jest cisza, to jest... No dobra, ta droga jest rzeczywiście cicha. Dobra, zróbmy to, tak powinno wyglądać. Swoją ta autostrada tutaj to rzeczywiście jest głośna. O, i wy swoją też brakuje wam wody. W sumie ciekawe czemu. W sumie to nawet ciekawe czemu, jak tutaj wam nie dostarczyłem tego. Tak, ta dzielnica też tak tutaj nieźle zaczyna budować powoli. Dobra, więc tak jak mówiłem, musimy to przebudować. Mamy trochę pieniędzy, więc nie powinno być aż tak źle. Jestem, żebyśmy wyburzyć te wszystkie budynki, co tutaj zaczęły się dopiero co budować. Dobra. Stąd to tu wywalić. Wywal. Wszystko trzeba wywalić. Tą szkołę trzeba nie przesunąć jeszcze. To mi się najmniej właśnie podoba. Ale to akurat może jakoś nawet nie będzie już takie trudne. Dobra. No tak, najpierw sobie przedłużmy te wszystkie drogi, które tutaj nas interesują. Dobra, stąd to tu i stąd będzie to jakoś tak szło. Później stąd tu. Później tu się jakoś podłączy nawet ze sobą. O, całkiem ciekawe. Dalej, stąd będzie jechać dotąd. I stąd będzie na razie zwykła droga, z tego co widzę. Więc... Dobra. Dobra, no i bambaje będą tędy jeździć, więc będzie do tego komunikacja lepsza też jest. Będzie zawsze na plus. Dobra, to tak, nasza szkoła. Dobra, szkołą za chwilę się zajmiemy. Jeżeli chodzi o jej przebudowę, w sensie zmianę jej położenia. Dobra, i stąd. No i w ogóle to też tak pomijając, to kiedy wy to oglądacie, to tego dnia się odbywa pierwszy egzamin od dłuższego czasu ósmoklasisty. To tak na marginesie. I nie to, że ja jestem za tym, żeby ono się odbywało, bo według mnie, jak było, tak było dobrze z gimnazjami. Z gimnazjami. Gimnazja jakoś lubiłem. Ten okres, kiedy byłem w gimnazjum, to był fajny okres. Tam tyle, że jednak gimnazjum to gimnazjum. W gimnazjum się robiło inne rzeczy niż podstawówce. I jakkolwiek by tego nie zmienili, podstawą programową czy trzymankowy, to... Przepraszam, gimnazjum to gimnazjum. A, podstawówka to podstawówka. Podstawówka to taka podstawa, a gimnazjum to gimnazjum. No, i też taki już trochę inaczej się do tego podchodziło, jak to było gimnazjum, a nie podstawówka, wiecie, podstawówka to podstawówka, tak. Chodzisz tam od podstawy przez 8 lat, nawet 9, bo jeszcze jest zerówka przecież, to naprawdę możesz z niektórych osób już nie lubić w tej szkole i nie masz szans na zmianę tego w jakikolwiek sposób. Natomiast jak masz takie gimnazjum, to w końcu ci się to wszystko zmienia. A w podstawówce cały czas siedzisz na tym starej śmieciach. Także ja wolę jak było, ale ja nie jestem od reformy i ja nic z tym nie mogę zrobić niestety. Więc nie wiem ile z was tam na przykład pisze egzamin ósmoklasisty, czy pisało, czy będzie pisać, czy jak tam. Nie wiem, nie znam się, więc nie wypowiem się. Wiem tyle, że tym osobom współczuję. Szczerze powiedziawszy współczuję, bo wy po prostu chwilę później się urodziliście. I macie już przechlapane. I powiem tyle, macie po prostu przechlapane. Dobra. Tu będzie sobie jeździć nasz bambaj. Dobra, to jest dobrze. I tutaj na razie tą drogą też będziesz tutaj skręcać. To na razie tak będzie wyglądać. Czy później to się zmieni, to tego jeszcze na razie nie wiem. Dobra. No i tak, aby pójść dalej z bambajami, to już niedużo trzeba. Bo trzeba postawić tylko stacje, żeby miały gdzie zacząć już swoją jeździć trasę. Dobra, kolejną rzeczą jest, czy czemu ty masz problem. To też jest pytanie dobre. Nie wiem, nie rozumiem. A, bo tu jakaś linia się stworzyła, której
o której ja nic nie wiedziałem. Dobra. Tu się przerzuć. Czy ktoś z tego korzysta? O, dobrze, korzystają. Tak, bo tutaj to stworzyłem tą linię, to tylko po to, żeby tutaj mieli jakby coś, jakiś taki szybki dojazd. Dzięki czemu tu się może trochę zmienić. Okej, okay, i widzę, że tutaj też jest dosyć duży ruch. No dobra. Ale to niedługo, nawet dzisiaj może jeszcze trochę zniwelujemy taki ruch duży. Dobra, kolejna rzecz, jaka jest dla mnie ciekawa. To jest... Nie. Hałas to mnie nie interesuje aktualnie. To jest ta linia autobusowa. Ona będzie mieć teraz mniejszy udział. Więc już zrzucimy parę autobusów, no bo z przyczyn oczywistych, jeżeli jest konkurencja w postaci innego autobusu, no to będzie mniejszy duch. Tak, i tu widzę, że tu jest naprawdę duży duch. Like, really duży. Dobra, tego nie przewidziałem, że będzie tutaj aż tak duży duch. Aby zmniejszyć trochę duch, oczywiście tylko trochę, mogę gdzieś tutaj. Jakby tutaj to puścić? No bo tutaj, żeby to puścić, to jest dobry pomysł, tak? Tylko teraz jakby tutaj to wjechać. Żeby tutaj się to nie popsuło. No, jeżeli to puścimy w teorii jakoś tak tutaj, to trochę to wytnie tutaj tego wszystkiego. I tutaj będzie dojazd. Zobaczymy, jak będą z tego korzystać. Według mnie to jest dobra alternatywa do ludów, żeby mogli pojechać trochę inaczej i sobie trochę ściąć. No tak, w ogóle moje pytanie jest, czy tutaj... Tak, nie zainstalowałem żadnego ośrodka dla... No właśnie, posterunku policji. Nie, oni tutaj się przydadzą. Mimo wszystko policja się czasami przydaje. Mimo wszystko. Nie to, że ja coś mam do policjantów, skądże znowu, ale wiecie, jak to jest. Policja to... No, takie zwierzaczki. Dobra, ja nie będę nic na ten temat więcej mówić, bo zaraz jeszcze w kopię będę mieć problem. Stąd, tutaj wykręcasz i tu zakręcasz. Więc teoretycznie jedną linię bambajową można już puścić. Natomiast druga linia bambajowa będzie jechać tutaj na szczyt. I tu musimy postawić teraz nasze tutaj tą stację. Którą na razie jeszcze nie wiem oczywiście jak... Którą na razie nie wiem też jak puścimy i to jest też problem. Dobra. Byłoby najlepiej, gdyby to było na takiej samej wysokości w sumie. Tylko, że tutaj... Nie, ja naprawdę dopiero teraz uświadomiłem sobie, jak ja mówię cały czas, oczywiście, to jest wręcz zaśmiecanie języka, bym powiedział. Ale to powinny być jakieś kadry, szybne czy coś, a nie taki awizmarz cały czas. Dobra. Też bardzo druta trochę usunęliśmy. Drut i mniej go, tym lepiej. Tak, tutaj jest ogólnie całkiem dobrze się już zaczyna kręcić nasze miasto. Ze śmieciami jest problem, ale to śmieci. Na razie tutaj śmieci nie będę nic tutaj mówić. To śmieci. Mhm. Miejsce dobre do tego, żeby tutaj ta nasza kolejka miała miejsce do zawracania. To tak, ja bym tą kolejkę postawił, szczerze, osobiście, gdzieś tutaj. I tutaj po prostu byśmy dali miejsce jakoś, żeby ten bambaj i to wszystko mogło sobie zawracać. Więc poczekaj, tu najpierw sobie zrobię coś takiego. Dobra. I to już jest całkiem nieźle. Stąd później jakieś miejsce do zawracania i będzie niedziela się ma. Tak, tylko jak teraz tutaj to zrobić, żeby tutaj się nikt nie przyczepił, że coś jest nie tak. Oczywiście musimy też zrobić jakiś tutaj ten zjazd autostradowy. Jak ktoś zauważył, przyciszyłem trochę mój dźwięk, no bo sprzeczny. Taki, że usłyszałem, że nie jestem już sam i może ktoś zauważyć, że jeszcze siedzę i gram, a tego nie powinno się robić o późnych godzinkach. No ma. Tu sobie zrobimy zakręcik. Powinien się uczyć przecież w takim momencie teraz. A nie grać. A nie jakieś granie. No to w ogóle myślał. Dobra. Stąd tu i tu sobie zmienimy kierunki. I druta trzeba by było odbudować. Albo po prostu go tutaj montować gdzieś indziej.
O, tu jest wolne miejsce. To odtąd. Stąd, czekaj. Stąd będziemy połączeni z tym. I gitara się. Dobra, tutaj się to buduje. Tu macie miejsce do zawracania. Tutaj też się pewnie... Nie, tu się nie zrobi nawet światła. O, to bardzo dobrze. No i póki co, to według mnie jest całkiem, całkiem dobre. No i tak, skoro jest trochę forsy i nie ma prądu. Czemu nie ma prądu? Musiała się nam wyłączyć elektrownia. Niby 80 W produkuje, ale nie wiem. Ale coś tak wątpię. Coś ja wątpię w to. Dobra, mamy dosyć duży problem z celem prądu, bo nam siadło. Bo nam powiem tyle, że siadło. To produkuje 40, produkuje nam trochę więcej. To produkuje 120 i to byłoby bardziej mnie interesowało. Ogólnie, czekaj, gdzie są elektrownie? Mamy jedną elektrownię tutaj jeszcze. Za którą za zwrot nie dostaniemy nic. No nie ma, niestety nie możemy wam pomóc, ludzie. W żaden sposób z tego prądu chyba. A, czekaj, tu jest jeszcze jakaś elektrownia. A, ty po prostu nie masz już paliwa. To wszystko jasne. A ponieważ są korki na krajowej 7, są... Boże, jak ty daleko jesteś. No, widzę, że jesteś już bliżej niż dalej, ale... Czy ktoś tędy jeździ? Nie ma głupie pytanie. Nie ma głupie pytanie, głupie odpowiedzi. Ktoś tędy jeździ? Jeździ, to nie jedna osoba. Dobra, nie będzie prądu, póki to się nie włączy, a to się na razie nie będzie chciało włączyć. Dobra, to poczekajmy na razie, aż tamto się dojedzie. A w międzyczasie sobie puścimy naszą kolejkę, aby... Oczywiście tą linową. Aby tutaj było podłączenie pomiędzy tym a tym. Proszę bardzo. Zaś stąd to sobie trochę przekręcimy. Jak to w ogóle tutaj jedzie? A, tutaj to skręca chyba idzie. Dobra. To wszystko tłumaczy. Pojrzyj. Stąd tu i stąd będziesz mieć podłączenie tu. Dobra. Sądzę, że, tak, że tutaj taka stacyjka wam się przyda jeszcze. O, wagoniki już jeżdżą. Bo do tego idzie dużo ludzi, tak? To wiem. Natomiast do tego mniej ludzi, no bo... z przeciwistych. Do tego, no to tutaj chyba... nie muszę wam mówić, że jest od groma ludzi. Z tego trzeba ludzi korzystać. Może nawet, tak jak mówiłem, ten autobus, o ten... za chwilę będzie mniej potrzebny. Tak, możemy chyba jeszcze... ja możemy nawet na 100 go już zmniejszyć i będzie dobrze. Dobra, tu widzę kolejne jakieś korki. Tutaj chyba mogę jedną rzecz zastosować. A mianowicie... nie w tym kierunku. Będziecie mieli do wyboru do koloru pasy. Trochę to was zwolni oczywiście, ale... jakby ktoś chciał jechać prosto, to... zapraszam. Naprawdę, zapraszam. Ale widzę, że wszyscy nawet zigzagiem chcą jechać. No bo na to już niestety chyba nie mam rady. O, widzicie, dojechało. I jest prąd, świetnie. Dobra. Tutaj są nasze bambaje. Czy ktoś już z tego korzysta? O, idą, dokładnie, tak jak myśleliśmy. Będą szli. No bo, ale bambaje. Gdzie sobie postawimy naszą tą stacyjkę? Od której będzie się zaczynać cała impreza. Okej, weźmiemy sobie kredyt oczywiście, bo naprawdę nie chce mi się już tak długo czekać. I chyba jeżeli postawimy to gdzieś w tym rejonie, to nie będzie to jakoś też złe bardzo, bo nie mam pomysłu gdzie indziej to postawić. To jest duży klocek, wręcz powiedział w ten sposób, to jest duże. A gdzie indziej to postawić jak nie... tutaj. Tu nawet bardzo dobrze pasuje. Dobra. Mamy. Tramwaje forever. Świetnie. Bardzo mi się podobały wasze komunikaty.
No i puśćmy sobie naszą pierwszą minię bambajową w tym mieście. Już dziwne, że dopiero teraz jest pierwsza. To jest z plandem. Trochę przymałego się produkuje. A, bo ty jeszcze... Do ciebie jeszcze nie dojechał. Jedzie, o. Jedzie. Aż zaraz dojedzie. Świetnie. Dobra, to tak, ty dojeżdżasz, tam jest jakiś porządek, to mniejsza z tym. I jak ty dojedziesz, to będzie już naprawdę dobrze. Więc tak jak mówiłem, nasza linia, nie wiem skąd ją zacząć w końcu. Tak już się podobiło. Dobra, zacznijmy sobie ją stąd, albo nie braj. Przystanek sobie zrobimy po tej stronie, aby dobrze tutaj komunikacyjnie to wypadło. Później damy tutaj. Dobra, bo niestety musimy tylko przy skrzyżowaniach robić. A tu by się przy... O, tu jest też skrzyżowanie, tylko go nie widziałem. Świetnie. Świetnie, po prostu świetnie. Dobra, dalej. Tutaj jest skrzyżowanie, więc tutaj masz przystanek. Tutaj podjedziesz i później tutaj. Dalej. Jedziesz, tu przejedziesz całość. Będziesz mieć przystanek po tej drugiej stronie mocy. Później dojedziesz tutaj. I ta linia da. Ta linia będzie jechać prosto. A niech już mi będzie. I przy każdym możliwym skrzyżowaniu masz przystanek. Dobra. O, tu nawet autobus nie jeździ. Dobra, akurat autobus w dzielnicy byłoby dobrze, żeby jeździł. Tam dalej to już może niekoniecznie, ale w dzielnicy byłoby dobrze, żeby jeździł. Tu dojedziesz sobie i tu później już skręcasz. No i później tutaj może myślimy się tego nie jeździć. Poczekaj. Tu dajemy ten przystanek tutaj, a tutaj będzie tu przystanek, no bo tu będzie lepiej pasować. Później tutaj gdzieś na środku. O, tutaj w sumie może być nawet na takim końcu. Dajemy na razie sobie tutaj ten przystanek, bo tutaj jest jakieś takie tam zejście czy coś. No i stąd tak. Tu nie będzie przystanku, bo nie ma miejsca na niego. Więc będzie po prostu tutaj i będziesz wracać sobie pięknie. O, nawet widzę, że się światła podobiły w niektórych miejscach. Trzeba nie zaraz sobie wywalić. Nie, ty będziesz mieć w tym samym miejscu, bo tutaj akurat pasuje to przystanek. Tutaj, czy tu przystanek? No, a tutaj na razie nie będzie przystanku. Tu po prostu będziesz dojeżdżać sobie. I nasze bambaje za chwilę zaczną wyjeżdżać. Tutaj wywalmy światła. Wywal. I tu gdzieś widzimy jeszcze światła. O, dokładnie. Czy świateł nie lubimy. Dobra, za chwilę wyjedzie jakiś pierwszy bambaj z naszej zajezdni. Ogólnie z czasem na moim zegarku jest bardzo źle. A jak jest w praktyce, zaraz zobaczymy. Wow. Bambaj przed chwilą wyjechał, widzieliśmy 16 tysięcy, elektrownia słoneczna i kończy nam się czas, bo jest 40 minut odcinka. No to chyba dobry moment. Elektrownia słoneczna nam się koniecznie przyda, w tym momencie dostaliśmy fundusze też unijne, co jest bardzo dobrą wiadomością. Dobra, zrobimy sobie ostatnie rzeczy, które są ważne w dzisiejszym odcinku, aby po prostu zakończyć pięknie ten odcinek. Czyli po pierwsze, dajemy sobie, aby ten nasz bambaj stąd... Nie, dobra, no w sumie tak. Będziesz mieć na razie tutaj przystanek. Później, jak to było tutaj, tutaj będziesz wyjeżdżać. To jest ta druga linia oczywiście, której mówiłem chwilę wcześniej, będzie jeździć. I ona będzie wyjeżdżać do tych różnych innych części. Słuchaj, widzę, że tutaj już ludzie to czekają na ten bambaj, żeby przyjechał. Tak, ten autobus tutaj mi trochę mi tutaj psuje moje plany, jakby to miało jeździć. Okej, okay, no tu cię przesuniemy ten przystanek, bo tutaj nie, bo bamba, bo metro może jeździć gdzie chce, a tutaj autobusy wycieczkowe są już. O, świetnie. Mhm, teraz jak ty tutaj jesteś, to nie mam jak szans na złapanie ciebie. Świetnie. Miał być przystanek gdzieś tutaj. Tak? Okej, okay, dobra. Zaś stąd ciebie przesuniemy tutaj, żebyś był gdzie miałbyś być. Dobra, wracając do meritum, czyli do tego. Jedziesz później sobie tędy i tutaj ogólnie w tych podobnych miejscach, gdzie ta linia miała już też miejsca, swoje stopy. Ciebie akurat może nawet tutaj puścić, bo czemu by nie. Później będziesz mieć przystanek tutaj, tak jak miała ta linia. Prąd cały czas brakuje, zaraz tym się zajmiemy. Nawet może zaraz nam się uda coś tym zrobić. Tu przystanek, dalej.
Tutaj widzę, że fajerwerki są pewną już grą, grają. Dalej, dworzec autobusowy. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Widzę, że dużo się rzeczy pojawiło, ale spokojnie. Później tutaj skręcasz. Tutaj skręcasz. I tutaj dojeżdżasz. No, no nie wiem, co te autobusy, bambaje, te czerwone tutaj robią. Naprawdę, nie mam żadnego pojęcia, co tutaj tak wyjechało. Bo one przecież mają tutaj ludzi. Tu jest już 48 ludzi czekających na podwózkę do reszty miasta. Z tego chyba, z tego co widziałem, tak, ludzie korzystają, już nawet w całkiem dobrych ilościach. Dajmy sobie kolejną rzecz, o której przed chwilą mówiłem, czyli tutaj naszą stację and taką przesiadkową. Czyli żebyście mogli się dalej przesiadać. Okej, dobra. I tak, wywalimy sobie tutaj tą część. I tutaj też. I stąd będzie prosta po prostu nitka. Albo taka prosta to nie będzie. No dobra, poczekaj. Wolałbym, żeby to było takie proste, znaczy jak najprostsze. Stąd tu zakręcisz i stąd tu zakręcisz, dobra. A, no i oczywiście... No i tak jak mówiłem, czy ktokolwiek korzysta z tej ścieżki? Okej, dobra, z tej ścieżki ktoś korzysta. No, to tą ścieżkę zaraz tutaj jakoś naprawimy. Mam nadzieję. Ale nasze autostrada musi jechać na górę. To jest bardziej dla mnie pewne niż to, że tutaj tak jak jeździ, tak jak jeździła, będzie tak jeździć. Nie, to jest niestety... To było bardzo dobre chwilowo, ale... Ale to się niestety skończyło. Dobra, to tak, stąd sobie zakręcimy. Dobra, widzę, że się pojawiło multum nowych rzeczy, tylko teraz mi tutaj wszystko będziecie mi mówić, tak? Dobra, stąd tu będzie jechać to sobie. Czekaj. Najlepiej było, żeby tutaj się zbyt nie zmieniała te wysokości. O, dobra. No i na razie dotąd dojedziesz tą autostradą. Później, z tego co mi się wydaje, jeżeli dobrze mi się uda chwycić, dajmy sobie inną drogą dojazd do tego miejsca. I później to ulepszymy sobie do autostrady, chyba że nie będzie chciało. Okej, dobra. To się udało. I stąd miał być zjazd autostrady. Tylko ja się tak zastanawiam, czy to jest realne teraz w danym momencie. Jedyne co może nam tutaj faktycznie pomóc teraz z tym, to jest tutaj trochę wyrównanie tego terenu. Ale to i tak dużo nie pomoże. No nie, to nie zbyt pomoże. Trochę na pewno wygładzi, to jest, to pewne będzie. Ale żeby tutaj zjechać aż tak dużo w dół, to jest trochę niewykonalne. Możemy zrobić na pewno tutaj zjazd. Okej. O, jakoś tak tutaj. Później będziesz skręcać sobie tutaj wokół tego. I czekaj. Okej. Dobra. Stąd. Okej, to jeszcze raz. Jeżeli. Bo z tego co mi się wydaje, to by się udało. O! Uda się. Albo nawet tak, nie, dobra, tak to już bez przesady. Poczekaj. Wejdziesz to czy nie? Dobra, chyba jednak tak musimy puścić. No a to puśćmy już to w ten sposób. Później tutaj zrobisz zakręt. I później tu będziesz mieć. To jest. No i tutaj jak teraz co tak puścimy, to powinno być całkiem dobrze. Ale jak mówiłem, to nie koniec, bo musimy puścić sobie... Czy to już końcówka, tak? To już jest końcówka, bo wy tam... Wy w przeciwieństwie do mnie wiecie, kiedy się odcinek skończy i za ile minut i w ogóle wszystko wiecie. Bo wy macie ten taki magiczny minutnik i on wam pokazuje, za ile się skończy, nie? Czy tak jak ja tutaj muszę wam... wymyślać, tak, nasze... To, musimy dokręcić dotąd, aby dojeżdżało. By się przydało, bo oni tutaj... Zaraz mogę widzieć, że nie mają podłączenia. Tak, bo tutaj to jest taki rolny koster trochę się zrobił z tego, ale dobra. O, dobra. No i dojedziesz sobie dotąd i będzie heja. Dobra, tak, tu jest heja, świetnie. Później dotąd. Dobra, stąd nie chcesz się tak pięknie podłączyć. Po prostu takie zwykłe podłączenie i tu będziesz zwykle do góry. O, dobra, dobra. No i tu możemy włączyć już play.
tak właściwie, czekaj. Ja chciałem się przełączyć na to, dobra. I nasze bambaje powoli, jakbyśmy znaleźli jakiś, jedzie jakiś bambaj, będą już dozjeżdżać się i powoli naszych ludków już zabierać. Tak, prądu brakuje, popyt lekki jest na ludzi, popytem się już zajmiemy w kolejnym odcinku. Już dziś na pewno to będziemy się kręcić. Z tego co widzę, to są z której linii. To jest chyba jakaś inna linia. Czekaj. Nie, to jest ta linia. Dobra. Natomiast mnie interesuje to druga linia bambajowa. Jak sobie dali, czekaj. To trzeba wejść tutaj i bambaje. I ta linia. Dobra. Okej. 50 ludzi już tutaj czeka. I na razie tutaj się to jeszcze dopiero wszystko pojawia. I na dobre zakończenie dzisiejszego odcinka. To kosztuje 80 tysięcy. Czyli jesteśmy blisko tego. Jeżeli w teorii wywalimy to, mieliśmy dostać zwrot pieniędzy. No niestety nie dostaliśmy zwrotu, co jest faktycznie dużym minusem. Elektrownię musimy koniecznie postawić gdzieś wyżej, czyli na przykład gdzieś tutaj, bo tam by nam po prostu ją mogło znieść z powierzchni ziemi i byłoby nie za ciekawie. No więc do 80 tysięcy została nam naprawdę chwila. I postawimy tam elektrownię i kończymy dzisiejszy odcinek, bo dużo się tutaj dzisiaj działo, dużo wybudowaliśmy, nawet trochę coś tam w przypadku pokręciliśmy. Niedużo, ale coś tam zawsze było, więc całkiem nieźle. Nama. Proszę o prąd. Wyrzuciło mnie. Nama. Mamy proszę bardzo elektrownię, dzięki czemu... Chwileczkę. Ładuje się. Mamy zysk już z prądu... idealne, teoretycznie nawet możemy do 100 dojechać, co wątpię, ale spróbujmy. Jeżeli dojedziemy do 100%, bo wtedy będziemy przyzwoitą sumę wydawać na to. A jak będzie najszybszym prądem? Będzie kicha, co nie? Będzie kicha. O, słonego tutaj... Nie wiedziałem, że możemy postawić już wieżę słoneczną. Wieża słoneczna produkuje 240, a to 160 wahania. Kurcze, dobra. Dobra, kolejną elektrownię już wiem, że trzeba postawić tą drugą. Okej, nawet jest w ten sposób jest dobrze. Dobrze, co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, możecie zostać w ogóle. Jeżeli jesteście nowym odcinkiem, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Czy ktoś jeszcze korzysta z tego autobusu? Poczekaj. Coś tam korzystają. I to tutaj... Cały czas dużo... A, no tak, bo tej kolei liniowej oczywiście dużo wsiada. No tak, to było do przewidzenia. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Kamera kinała? O, akurat nas przerzuciło tu, gdzie przed chwilą byliśmy. Dobra, to zmienię jakieś na kolejne miejsce i kończymy dzisiejszy odcinek, bo już tak jest długi, nie jest 50 minut trwa. No tak, odcinki macie coraz to ostatnio dłuższe, a mniej odcinków w tygodniu. No może dłuższe, to też ciszy. Przecież kto ogląda tak długo? No ma. Tak czy siak. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!